Szalejąca drożyzna, wojna na Ukrainie oraz sankcje nałożone na Rosję szybko uderzyły w polskich przewoźników. Nic dziwnego, że spada konkurencyjność firm z Nadwisły. Problemy zaczęły się od wprowadzenia pakietu mobilności. Nasi przewoźnicy w chwili, gdy zaczął obowiązywać już nowy sposób rozliczania za pracę, zgodny z pakietem mobilności, ale nie do końca zgodny z oczekiwaniami branży, koszty naszych przedsiębiorców skoczyły gwałtownie. To nie był proces. Oczywiście wyższe pensje ucieszyły kierowców, ale nie przedsiębiorców i tak już mocno obciążanych różnymi daninami. Natomiast nasz rząd wyrzucił wszystkie koszty dotychczas ponoszone przez polskiego przewoźnika związane z zatrudnieniem w pakiet zobowiązania, który został dodatkowo jeszcze obciążony ZUS-em i dodatkowo jeszcze obciążony podatkiem od wynagrodzeń, co jest dodatkową nadbudową tej pozycji kosztowej. Nowy system wynagrodzeń spowodował także migrację pracowników do firm zagranicznych, skuszonych lepszymi pieniędzmi. Czy jednak faktycznie na tym zyskali? Fora internetowe są pełne ogłoszeń dla kierowców, ale i równie wielu krytycznych uwag na temat różnic. Jakich? Między obietnicami nowych pracodawców a rzeczywistością. Kto na tym zyskał? Nikt, bo zagraniczna konkurencja ma nadal problemy z brakami kierowców, kierowcy nadal migrują, a polskie firmy się kurczą. Czy zyskał rząd? Też nie, bo kurczy się populacja podatników.